stroną duchową i taką bardzo magiczną. Wszyscy znamy pana Twardowskiego, natomiast nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Twardowski jest postacią historyczną, natomiast on nazywał się Wawrzyniec Durus i on miał tylko taki pseudonim, właśnie szerzej był znany pod nazwiskiem mistrza Twardowskiego. Był medykiem, no na tamte czasy było to jednak bardzo duże wykształcenie. Był astrologiem, ale również trochę takim małym intrygantem, czyli moce, które posiadał, owszem, z jednej strony dawały o sobie znać, ale z drugiej strony on próbował się mieszać w politykę, co później niestety spowodowało to, że musiał z naszego kraju uciekać. Urodził się w XVI wieku, tuż w 1515 roku w Norymberdze, a w drugiej połowie XVI wieku, czyli już jako dojrzały mężczyzna, przybył na dwór królewski i właśnie na tym dworze królewskim wplątuje się w kilka intryg pałacowych. Ale później, kiedy już zmarł ostatni z Jagiellonów, czyli to już jest druga połowa XVI wieku, to również z kronik polskich znika nazwisko Twardowskiego, czyli on jak gdyby zakończył to swoje działanie wraz z naszym ostatnim królem, no nie wybieranym elekcyjnie, tylko z dynastii Jagiellonów. Właśnie on posługiwał się lustrem, taki największy przykład, ale o tym za momencik, bo mamy połączenie. Halo, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak? Chciałabym się dowiedzieć, bo odebrałam wyniki cytologii, tam nie za bardzo są, czy to coś poważnego. Mhm, dobrze, mogę datę urodzenia poprosić? 5.09.1953. Dobrze, zaraz sprawdzimy. Nawet jeżeli tutaj jakaś sprawa będzie do załatwienia, to powinna się skończyć do wakacji przyszłego roku. Ale zaraz zobaczymy, co na to tam. Wie pani co, będzie leczenie, natomiast nie mam tutaj zagrożenia życia i mało tego, wydaje mi się, że nie będzie to bardzo groźne. Także proszę się nie bać, tylko zgodnie ze wskazówkami lekarza powinno wszystko być w porządku. Dobrze, mam jeszcze takie jedno pytanie. Córka z zięciem chcą w przyszłym roku założyć swój biznes, czy to wypali? Córka ma na imię? Joanna, a zięć ma Jakub. Joanna i Jakub w przyszłym roku biznes. Początki będą trudne. Do 10 miesięcy trzeba sobie dać na to, że nie będzie ten biznes bardzo zarabiał, ale potem faktycznie mam taki zwrot akcji, przyspieszenie i pieniądze. Mogę jeszcze poprosić o datę